Cześć Boże, kochani. Dzisiaj specjalny odcinek Różaniec. Specjalny za duszę cierpiące w czyśćcu ku czci 13 cnót Najświętszej Marii Panny. Zapraszam na odcinek. Nawet różaniec inaczej wygląda od takiego normalnego, standardowego różańca, ponieważ jest kolorowy. Po pierwsze, czemu jest kolorowy? Ponieważ tutaj te kuleczki czerwone to jest wieczny odpoczynek. Te kuleczki niebieskie to jest zdrowaś Maryja. Jest kompletnie inaczej zrobiony ten różaniec. To jest typowy różaniec do modlitw za dusze cierpiące w czyśćcu. Więc chciałbym dzisiaj troszeczkę streścić, dlaczego on jest taki nadzwyczajny, ten różaniec. Bo jest na wszystkie 13 cnót Najświętszej Marii Panny 13 tajemnic, czyli można powiedzieć, że na wszystkie poziomy czyśćca. Dlatego on jest taki specjalny. Obietnicy Matki Boskiej. Kiedy ta koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w czyśćcu cierpiącymi, 500 dusz zostaje wybawionych z czyśćca. I 500 dusz z każdego poziomu. Każda dusza wybawiona przez łaskę tej koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły. Specjalna łaska z każdej z moich cnót będzie udzielona przez nieskończone miłosierdzie mojego boskiego Syna oraz krucha serca dla tych, którzy tego pragną, ci, którzy odmawiają tę koronkę. Pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa. Otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. Na tę koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez moje niepokalane serce. Teraz mogę dać trochę więcej informacji na temat, jakich poziomów czyśćca, dokładnie, o jakie poziomy czyśćca dokładnie chodzi. Każdy poziom czyśćca nosi nazwę jednej z naszych cnót. Pierwszy poziom: bojaźń Boża. Drugi poziom: miłość. Trzeci poziom: wiara. Czwarty poziom: nadzieja. Piąty poziom: posłuszeństwo. Szósty poziom: cierpliwość. Siódmy poziom: pobożność. Ósmy poziom: wstydliwość. Dziewiąty poziom: roztropność. Dziesiąty poziom: męstwo. Jedenasty poziom: umiarkowanie.
12. poziom – czystość. 13. poziom – sprawiedliwość. Modlitwa i cierpienie ofiarowane za ludzi przebywających w czyśćcu jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem i znakiem miłości bliźniego. Czyli jeżeli rozumiecie, to ten różaniec jest specjalnym narzędziem, które pomaga uwolnić 500 dusz z czyśćca. Więc naprawdę polecam, polecam do wspólnej modlitwy, bo chciałbym dzisiaj ten różaniec odmówić za wszystkie intencje wszystkich ludzi, którzy będą się modlić wraz ze mną, żeby pomóc wszystkim duszom wejść jak najszybciej do nieba i z całego serca, z całej naszej duszy módlmy się i pomóżmy tym duszom. Nie zaniedbujmy naszych zmarłych, nie zaniedbujmy naszych bliźnich. Kochaliśmy tak bardzo naszych bliźnich, więc naprawdę postarajmy się być taką pogotowiem ratunkowym i pomóżcie tym naszym kochanym zmarłym wejść jak najszybciej do nieba. I to jest naprawdę skuteczna modlitwa, różaniec, żeby pomagać tym duszom, ponieważ to jest pomoc tak naprawdę. Płakanie i rozmawianie, czasami nawet obgadywanie zmarłych jest kompletnie bezskuteczne i nic tym zmarłym nie pomaga. Więc naprawdę, jeżeli kochamy swoich zmarłych, swoich rodzin, swoich przyjaciół, to naprawdę zróbmy coś dla nich. Zróbmy, postarajmy się modlić za nich, bo to jest naprawdę skuteczna broń. I serdecznie polecam. Bóg naprawdę widzi nasze staranie i na pewno nie zapomni o tym, że się modlimy za nich i da im ulgi, żeby te dusze wyszły jak najprędzej do nieba. Trzeba naprawdę cały czas coś robić. Nie należy stać i myśleć. Myślenie, płacz, tak jak mówiłem wcześniej, nic im nie pomoże. Zróbmy coś dla nich. Dlatego naprawdę serdecznie polecam ten różaniec wszystkim. Nieważne, czy starsi ludzie, czy młodsi ludzie, dla wszystkich naprawdę. To jest naprawdę bardzo skuteczna broń. Różaniec święty za dusze cierpiące w czyśćcu. Serdecznie polecam. Chciałbym właśnie się z wami dzisiaj pomodlić właśnie w tym specjalnym różańcem z wami, kochani moi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, upmęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie bój się nas na pokuszenie, ale nas wam ode złego. Amen. Ku czci wszystkich świętych, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ku czci świętego Michała Archanioła, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ku czci świętych aniołów stróżów, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Miłosierdzia Bożego, stawiaj się za duszami w czystcu cierpiącymi przez moc Twojego niepokalanego serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich świętych. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci,
a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Matko miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w czyściu cierpiącymi przez moc Twojego niepokolanego serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ku czci wszystkich świętych, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ku czci świętego Michała Archanioła, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ku czci wszystkich świętych, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tu jest miłość Boża. Dziękuję za wspólny różaniec. Jeżeli chciałby ktoś się pomodlić, na przykład mam taką propozycję nowennę,
Nowennę za dusze cierpiące w czyśćcu. To proszę napisać jakiś komentarz. Ja chętnie mogę coś zrobić, na przykład może jakieś propozycje poproszę, może byście chcieli coś specjalnego. Napiszcie coś, ja chętnie nagram jakiś odcinek taki, w którym byście chcieli się na przykład w specjalnych intencjach pomodlić. Proszę o jakiś komentarz i dziękuję serdecznie za spędzenie ze mną czasu i wspólnej modlitwy. Szczęść Boże, Bóg zapłać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dziękuję.